Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterę. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. W dziejach narodów i poszczególnych osób jedno wydarzenie zmienia zupełnie sytuację, toczącą się później historię. 16 października 1978 roku wybór kardynała Wojtyły na urząd namiestnika Chrystusowego zmienia zupełnie historię świata, Kościoła i Polski. W naszych indywidualnych dziejach pojawienie się ciężkiej choroby zmienia zupełnie styl życia. Kiedy nasi rodzice zawierali związek małżeński i sygnowali to wydarzenie podpisem, to wydarzenie i ten podpis zadecydowały całkowicie o ich przyszłości, także o naszym istnieniu i naszym życiu. Dzisiaj pieczęcią Ducha Świętego sygnujemy ważne wydarzenie dla naszych braci, jeszcze diakonów, którzy za chwilę przyjmą święcenia kapłańskie. Ten dzień, to wydarzenie zmienia całkowicie ich życie i życie tysięcy osób, do których będą posłane. Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Chcę. Czy mnie i moim następcą przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.
kiedyś, przed 6 laty, może i wcześniej usłyszeliśmy głos powołującego Pana i cieszymy się, że kiedyś mieliśmy tą odwagę odpowiedzieć Panu Bogu tak. Dziękujemy Bogu, że nas powołał i cieszymy się, że do tego dnia dotarliśmy, że staliśmy się tymi kapłanami, szafarzami Bożego Miłosierdzia. Są duże potrzeby w parafiach, dlatego że mamy rozwinięte, bardzo rozwinięte duszpasterstwo, a ponadto oczekuje cały świat na powołania z Tarnowa. W tym roku kilku księży wyruszy na szlak misyjny, wyruszą też do krajów Europy Zachodniej, w inne regiony świata, a więc jest potrzeba, żeby w te miejsca wstąpili prezbiterzy, którzy przyjęli teraz święcenie. Pan Bóg dawał mi dużo znaków, takich bardzo prostych, bardzo oczywistych, które pomagały mi odkryć, że powołanie do kapłaństwa jest drogą, najlepszą drogą, w której Pan Bóg chce mnie zbawić. Było trudno. Ja osobiście po 3 latach studiów, rezygnując ze studiów, poszedłem do seminarium, ale nie żałuję, bo wybrałem może trudną drogę, ale przede wszystkim piękną drogę. I gdybym miał teraz wybierać, wybrałbym tą samą drogę, czyli kapłaństwo. Tutaj jest to szczególne powołanie, rzeczywiście, które wpłynie całkowicie na ich przyszłe życie. Kiedy celebrowałem z nimi Eucharystię, to właśnie miałem takie poczucie wzmocnienia, prawe i lewe skrzydło, używając powiedzmy języka militarnego, ale nie chodzi tu o batalię, która ma na celu zmiażdżyć wroga, tylko przede wszystkim jest to wspólne działanie dla dobra Kościoła, dla dobra zbawienia ludzi, do których są posłani. Na pewno kapłaństwo jest to upodobnienie się do osoby Jezusa Chrystusa. W Jego kapłaństwie uczestniczymy i stajemy się szafarzami, czyli powiedzmy tymi, którzy wykonują i sprawują w imieniu Chrystusa. To jest takie bardzo wielkie zjednoczenie z Panem Jezusem, który nas kocha i ciągle zaprasza do większej miłości. Kochaj mnie jeszcze bardziej, bo ja do końca Was umiłowałem. Podkreślałem to w homilii, żeby mieli taki wzrok Pana Jezusa Miłosiernego, wpatrując się w tajemnicę Boga w świecie, ale też, żeby patrzyli tym wzrokiem miłosiernym na każdego napotkanego człowieka i w nim widzieli obraz Chrystusa. Także w tych wszystkich wydarzeniach, w głoszeniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów, aby uobecniali tajemnicę Boga pośród ludu Bożego.